orlikową i tą... Berciku, nie moglibyście mi dwa gwoździe pożyczyć, bo mój stary nie poradzi stołka zbić. No miałby, ale ino jeden. Widzicie, to już jest ostatni, też muszę dokupić. Tak. Raz i... A Berciku, a kaj to mocie ta waszo Andzia? Andzia jest w Niemcach. Patrzcie, karlikowa ta będzie as serwisowy. Jak teraz przywala, cały gwóźdź do środka wchodzi. Jak pójdę do sklepu, też wam dokupia. Ja. Raz, dwa i... A teroski pójdziecie, zaraz. Nie, teroski zbiją gwóźdź, a potem czeką na szwagra. I... A na tego szwagra, co mu ta hurtownia? Na tego, jakby da miał innego szwagra, to wam powiem. Jerunie, to musi być bogaty hop. No, można wam jakie pieniądze pożyczy. Karlikowo, do widzenia. I... I no dajcie pozór, co byście się w palec nie klupnęli. Nie bójcie się, nie klupna się w palec. Raz, dwa i... Już! I tam widzicie, i żeście się klupnęli. Nie, wcale się nie klupnął w palec. Cześć, cześć. Siemanko, z rana, sobota handlowa, Europa. Dobra, dobra, żeś jest, Europa, wchodź. Słuchaj, poczekasz tu chwila, ja muszę skoczyć na pocztę i po gwoździe, dobrze? Dobrze, tylko o co chodzi? Dostałem nareszcie przekaz od Alojza, a szwager ma do mnie przyjść. Tylko szybko, time is money. Dobrze, dobrze. To ty masz szwagra? Mam szwagra. On jest taki biznesmen jak ty. Hurtownia ma w Szopienicach. Hurtownię ma w Szopienicach? Ja. Powiedz mu, żeby tu zaczekał, a ja skoczę na poczta i ka jeszcze po gwoździe. O, no to cześć. Cześć, 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 cześć. Aha, hurtownię. Aha. Darek. I no temu niegodę, żeś ty jest z Warszawy. Przestań, Bercik. Ty sobie wyobrażasz, że na Śląsku wszyscy są takimi rasistami jak ty, no. Ja jest rasista! Ja rasista! Jokary warszawioka przyjmuje pod śląskim dachem rasista! Nie no, oczywiście jesteś bardzo tolerancyjny, ugodowy jesteś, tak. To tak. Uważaj, bo cię klupna i obejrzysz, jaki jest tolerancyjny i ugodowy. Cześć. Aha, ale z nim musisz uważać. To jest dopiero rasista. On uważa, że wszystko, co jest dobre, kończy się za Katowicami. Wiesz, taki dziwok. Faktycznie, oryginał. A poza tym Hachor, Chapol i zdzierca. Ino mu tego nie godaj, ale uważaj. Spokojnie, ludzie interesu potrafią się z sobą dogadać. Hurtownie ma. Hurtownie, no. O, dzień dobry, pani Karlikowa. Wyszek, dzień dobry. Już żeście wrócili z Niemiec, ja? No jak pani widzi, stęskniłem się za Bercikiem, za panią. Pomyślałem sobie, co ja będę tym Niemcom nakręcał koniunktury. Lepiej swoim, tak? Jak pan to powiedział? Lepiej swoim. Swoim, nie ma to tamto. Panie Zbyszku, wyście są najmilszy ze wszystkich warszawioków, kierych znów. Ja teraz idę gwoździe kupić, wiecie? Aha. A, wy jeszcze nic nie wiecie. Jak woz nie było, to Bercik wynajął jeszcze jednemu z Warszawy i też biznesmenowi. Tak? No brawo. Mieszkanie duże, prawie puste, aż się serce kraje. Czegoś się ten Bercik ode mnie nauczył, tak? A jest w domu? Ja nie wiem, bo on też chciał gwoździe kupić, wiecie, ale czekał na szwagra, to można jeszcze nie wyszło. Idźcie, spróbujcie, ktoś na pewno będzie w domu. Jak nie on, to szwager. No, z przyjemnością poznam szwagra. Do widzenia. No, dajcie pozór. Mhm. Bo ten szwager to straszny Chapol i Chachor i on ma hurtownia w Szopienicach. Zaraz. Co pani powiedziała? On ma hurtownię? No, to przecież jest to, czego ja potrzebuję. On składuje towar, a ja sprzedaję. Też będę Chapol i Chachor.
Ale ino nie godajcie mu, żeście są z Warszawy, bo on strasznie tego nie lubi. No to ja mu powiem, że ja jestem stąd, z Katowic. A tyś to on zaraz i poznał, panie Zbyszku. A ja se tak forszteluję, karlikowo, że nie pozna, nie jak chłopiem, Richtyk nie pozna. No jak, dobrze? Szkoła Bercika. Nagada mu po śląsku, tylko niech mnie pan nie wyda. Nie. No, do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Witam, szwagier Hopie. Witam, szwagier Hopie. Cześć. Cześć. Bercik! Gera, co ty mnie tak straszysz? Bercik, zaś mnie nie pamiętasz. Przecież my razem na kopalni robili, nie pamiętasz? Ja na wierchu, ty na dole. Ja cię mam nie pamiętać, jak my się tu dziennie spotykamy. O co ci chodzi? Bercik, wiesz co, bo tyś był do mnie zawsze najlepszy kumpel. Tyś był do mnie jak bracik, wiesz? Płoć na drinka. Nie mam czasu. Ale płoć na jednego. Godą ci na poczta. Ale no płoć, no. Śpiesza się na poczta, rozumiesz? Wiesz co? Pożycz 5 zł. Może pecha. Nie mu pieniędzy, gwoździe żech kupił. Ale idę na poczta, to jakby da wracał, bo tam mam przekaz do odebrania. To ewentualnie przyjda tam. Ja to ja by da u Alojza siedział, ja? Ino, przyjdź, na pewno, ja? A przyjda. Żeby nie czekał. Dobra, no. Dobra. Zrobimy interes. Nie. Zrobimy richtig interesik. Nie. Zrobimy Hopie. Nie. Wir machen Geschäft, ja? Verstehen? Nie. Der Hopie Pozur, zrobimy biznes. Der Hopie Pozur, zrobimy biznes. Dzień dobry. Dobry. Zachodźcie. Richtig. Środek. Gdzie jest Bercik? Poszł. Eine. Gwoździa. Chodzić. Proszę. A Karlikowa mówiła, że pan znaczy się Karlikowo godoła, że pan Richtig będzie tu chłopie. Ja, Richtig, środek, Richtig, kom. Ja wol Richtig, nie ma to tamto, wchodzę. Ja. To może ja się Richtig przedstawię, ja? Nie, Hopie. Eine Bercik. Ja. Eine Bercik, opadł mi wszystko godą. A to miłe. A mnie Karlikowa, sąsiadka. No w każdym razie ja Richtig jestem Zbyszek. A to na Śląsku też są Zbyszki? A nie. To Richtig eine Krzywe. Eine Krzywe. Forsztelujesz sobie, ja? Ja sobie forszteluję. A tak właściwie, to ja Richtig mam na imię Engelbert. Ja Richtig, bardzo fajnie, a ja ten Eberhard. Eberhard? Eberhard. O, ja wol. Good, Eberhard. Good. Eberhard. Bo ja mam do ciebie eine richtig propozycja biznes, nie? Ty masz do mnie eine richtig propozycja biznes? No przeca, ja jestem z Katowic, nie? No ja też, chłopie, przeca z Katowic jestem. Ale ja się, ino, dziwię, że ty masz do mnie richtig propozycję biznes, bo ja sobie tak forsteluję, że to ja mam do ciebie eine richtig propozycję biznes, chłopie, nie. Richtig, ja o tym właśnie tak myślałem. Richtig, ja też. Good. O, ja mam na tą okoliczność prosto z Kiel. Ja, good. Jak spółka, to spółka. To co? To pod naszą eine śląską spółkę. Pod naszą eine śląską spółkę. O, Gerard, byda miał do ciebie prośba. Nie zawieram znajomości na ulicy. Gerard, co ty mnie nie poznowoż? To jo Bercik.
Bercik. No. A pamiętasz, jak my stoli razem na warcie? Nie na warcie, chyba ci się rzeki pomyliły. Na Rawie my byli. Nie wiesz, Kaj. W armii. W jakiej armii? My się znamy z kopalni. A pamiętasz tego łysego majora? Ja coś ci powiem. To był komunista. Słuchaj, chciałeś ode mnie pożyczyć 5 złotych. A możesz? Wydam ją i dycha, i no coś do mnie zrób. Co mam zrobić? Pójdziesz do mnie do domu. Ja stoję na poczcie, tam jest kolejka jak pierun. Tragedia. Więc to pójdziesz do mnie do domu, adres pamiętasz? Korfantego. 13. Mieszkania. 6. Tam będzie mój szwagier. Jak nie będzie szwagra, to będzie taki hop z Warszawy. Poprosisz o mój dowód osobisty. Dowód leży w kuchni na stole. Rozumiesz? A pamiętasz, jak nam przywiezie ten zepsuty gulasz? Ja ci też powiem. Oni nas wszystkich chcieli łotruć. Gerard, czy ty mnie słuchasz? Ale właściwie o co chodzi? Więc słuchaj, Eberhard. Moim zdaniem, chłopie, trzeba richtig przejść do eine konkretów. Więc ja ten nasz eine biznes widzę richtig tak. Zaczekaj, muszę richtig eine toaleta. Ja. Więc słuchaj, Eberhard, ja ten nasz eine biznes widzę richtig tak. Primo po pierwsze... Rozumiesz, co do ciebie, Godum? Oczywiście. Mam ci zanieść dowód do mieszkania. Nie! Odwrotnie! Pierona, ja by se to sum załatwił. Ino na chwilę, żech wyskoczył z kolejki, żech powiedział, że na minutka. A te baby wrzeszczą, Pierona, ja już miał czyhaje o to, że nierówno stoja. Co za babska, słuchaj, dostaniesz 10 złotych. Dycha! Bercik, tyś był zawsze do mnie więcej jak kolega. Więcej jak kuzyn. Tyś był do mnie jak brat. To ja czekam na poczcie. Na poczcie, słyszysz? Słysza. No. Nie musisz ze mną gadać jak z Bożartym. Zaraz ci przyniesa ten dowód. Ino, żebyś nie nawalił. W gra wchodzi 10 zł. W sprawach finansowych nie nawalą. Zaraz ci przyniesa. Nie, ja nie mogę. Nie mogę już gadać. Właściwie powinienem mu się przyznać. Powiem. Nie. Tak, powiem. Słuchaj, Engelbert, muszę ci też powiedzieć. Słuchaj, Eberhard, ja tobie też. Bo widzisz, tylko ty się nie denerwuj, chłopie. Powiem ci prawdę. Ja nie jestem całkiem richtig z Katowic. A wiesz, że ja właściwie też. Znaczy, nie samych richtig. Ja tak bardziej na północ. Tak? A ja właściwie też. Siemianowice. Dalej. Siewiesz? Dalej. No to co? Częstochowa? Dalej. Dalej na północ? Piotrków? Dalej. Nie no, czekaj. Zaraz. Nie no. Z Łodzi? Czy ty widziałeś kiedyś, żeby warszawiak mieszkał w Łodzi? Co? A ty pieronie jeden, ty. Ty chapolu chachorze. To ty jesteś z Warszawy? Ale numer, pieronie. Ale nie bój się. Ja nic nie powiem Bercikowi. Ale ty wiesz, to się nawet super składa. Bo ja też jestem chapol i chachor z Warszawy. Ty też jesteś z Warszawy? Richtig żartujesz. Ale będzie numer, gdy się Bercik dowie, że jego szwagier jest z Warszawy. Zaraz. Co ty w mordę jeża? Jaki szwagier? Ale się porobiło, co, Darek? Oj, tak. Wiesz, ale ta Karlikowa mówiła mi coś, że Bercik wynajął komuś z Warszawy. A potem gadała, że tu ma być szwagier. No i ja byłem pewien, że to ty. No właśnie, Bercik też mi godął, mówił, że tutaj ma przyjść jego szwagier i że on jest, jak ty to mówiłeś, chapol i chachor. Mhm. I że on nie lubi ludzi z Warszawy. Tak. Ale on ma hurtownię.
I ja myślałem, że to wiesz, że ty, że to ty, rozumiesz? A ja myślałem, że ty to, no to ty, no. No ale co tu będziemy gadać? Nic ci z biznesu. Czekaj, zaraz. Przecież założyliśmy spółkę, tak? Ale co nam po spółce? Nie ma szwagra, nie ma hurtowni, nie ma spółki, nie ma to tam. Czekaj! Co nie ma szwagra? Bercik mówił, że tutaj ma przyjść zaraz jego szwagier, tak? No to co? Nie rozumiem. No to co? No to co? Przyjmiemy go do naszej spółki, partnerze. A, masz rację. To jest pomysł. Przyjdzie szwagier, on nam daje hurtownię, a my... Właśnie, Europa! Szwagier. Dzień dobry. Dobry. Witamy szwagra, ja? Czekaj, Darek, czekaj. Czy pan jest szwagrem Bercika? Czy ja jest szwagrem Bercika? Ja. Czy ja jest jego szwagier? Ja jest więcej niż szwagier. Bercik jest do mnie jak brat. A, to by prosimy. Prosimy. Ale ino na chwilę, bo ja tu jest sprawy finansowe. Ja. Biznes is biznes. To się świetnie składa. Prosimy Rychtyk do środka. Słuchajcie, chłopy, ale ja zaraz muszę iść. Tu chodzi o mojego kochanego Bercika. No ja, Bercik. Słuchaj, chłopie, my tu mamy pewne sprawy finansowe do omówienia. Ja? Finansowe? A, to co innego. U mnie sprawy finansowe zawsze mają priorytet. Pan? Mo? Hurtownia, nie? Ja? Ja mam hurtownia. Ja. Czy ja mam hurtownia? Ja mam nie ino hurtownia. Ja mam co ino chcecie. To co? Podaj. Podam eine kieliszek. Ja. Eine kieliszek, ja. No. No to hopy, pod ta hurtownia. Pod ta hurtownia. Ja. Już ty, jaś cicha nasz i szwarter żnie, ferajna tańczy, ja nie tańca. Szacunkiem, bo się może skończyć źle, na korfantego bawimy się. Ole! Brawo! Brawo, chodzie! Bercik! To tak ty mi niesiesz dowód, haha, że jeden? Raus! No co ty? Bercik, nie przywita się z kumplem z wojska? Cześć, Zbyszek. Cześć. Raus. A co z tą dychą? Jak ja ci tą dycha, to uśmiech. Nie, dobra, no może być pięć. No tak by się umawiali. Raus. Dobra. No ale co ty, Bercik, no przestań, no. Przez tego hahara nie odebrał jak przekazu z poczty. No ty w taki sposób swojego szwagra traktujesz? Kogo? Jeszcze ci coś powiem, wiesz? Cicho. No, co cicho? No, prawdę trzeba powiedzieć, tak dalej? Tak jest. No przecież sam mówiłeś, że to jest taki hapol i hachor. A to jest fajny facet. No jasne. No. Cicho. Co cicho? Mówiłeś, że... Zabrzyj dziób, proszę. Mówiłeś, że on nie lubi warszawiaków. A on nam powiedział, że bardzo lubi warszawiaków i wódeczki się z nami napił, zagranicznej. Tak. Z warszawiakami pił, nie ma to tamto. A to nie był mój szwagier. Jak to? Jak to? No, pozwólcie panowie, że przedstawia. Ernest, to są moi koledzy z Warszawy, z innego miasta. A to jest Ernest, mój szwagier, ten od hurtowni. A ja! To wy se tu panowie dyskutujcie o tych waszych biznesach i oleca na poczta, może jeszcze zdążę. Ja w forsztelu, ja. Ja, są... ja Engelbert, a to mój kameraten Eberhard. Ja chciałem powiedzieć, że go bardzo serdecznie witamy. Ja zaraz to powiem. Było mi bardzo miło panów poznać. Żegnam.